Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z wątkami, możemy przewidzieć szereg innych scenariuszy. Przykładowo, mamy trzy pociągi, trzy tory i nagle tory schodzą się w jeden. Pociągi jeżdżą w dwie strony, więc musimy nawstawiać bardzo dużo semaforów, aby ten ruch kontrolować w sposób bezpieczny. Innym przykładem może być 20 osób w sklepie, ale tylko 6 kas. Przykładem na lok może być na przykład, Toaleta publiczna: 20 osób, 5 toalet, jedna zepsuta, 4 klucze. Kolejkowanie najlepiej wyobrazić sobie na rzeczywistym przypadku. Często stoimy w kolejkach, samochody stoją w kolejkach, jeżdżą na zamek. Wszelkie mechanizmy synchronizacji są potrzebne. Zrozumienie wątków wymaga zrozumienia, jak działa system operacyjny. Wątki są małymi procesami, podlegają wszystkim mechanizmom związanym ze sterowaniem procesami, algorytmowi szeregowania, sygnałom. Jest to temat dosyć trudny. Historycznie, możemy jeszcze powiedzieć, że cała dziedzina nazywa się multithreading, czyli wiele wątków. Skąd to się bierze? Wątek to po prostu wątek. Kiedy mamy maszyny tkackie. Mamy tutaj osnowy, to te pionowe. Wątek to jest coś, co przechodzi w lewo czy w prawo. Kiedy budujemy maszyny tkackie, no to oczywiście jakiś haczek pociąga taką nitkę do góry lub w głąb. I wtedy, kiedy wątek przechodzi, przechodzi nad nitką lub pod nitką, pod osnową. Sterujemy więc po prostu tymi haczykami, podnosząc kolejne nitki, tak jak nam. Jest niezbędne ze względu na nasz wzór. Problem pojawia się, kiedy chcemy bardzo skomplikowany wzór lub szybciej tkać, mając wiele wątków. Problem synchronizacji dostrzegamy wtedy, kiedy jeden wątek potrzebuje przejść górą, a drugi dołem. Któryś musi poczekać. A ze względu na poziom skomplikowania wzoru, możemy wymagać konkretnej od nich kolejności. Potrzebujemy je więc uszeregować. I to jest właśnie multi-threading.